Kolejny punkt naszych obrad. Tym razem będzie to projekt uchwały w trybie jednego czytania. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku nr 1466. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1466 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady. Jest to punkt, który dotyczy przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 83/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru trzeci kampus UJ Wschód. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1466, tryb jednego czytania, referuje pani dyrektor Bożena Kaczmarska-Michniak. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Celem uchwały, którą dzisiaj Państwu przedkładamy, jest ułatwienie posługiwania się uchwałą w związku z wprowadzeniem do niej licznych zmian związanych z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały w dniu 26 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru trzeci kampus UJ Wschód. Zgodnie z artykułem 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna i posługiwanie się tekstem może być utrudnione, ogłasza się tekst jednolity. I tutaj właśnie mamy taki przypadek. Sporządzenie tekstu jednolitego aktu normatywnego nie wywołuje zmian treściowych, czyli merytorycznych w tym akcie. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w dniu 7 października 2013 roku. Proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru trzeci kampus UJ Wschód. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Jak już pani wprowadzająca wspomniała, w tej kwestii pozytywną opinię wyraziła Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Czy są prezentacje innych komisji? Nie widzę. Czy są stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Pietrus. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, ja mam tylko pytanie dotyczące ujednolicenia i skutków wobec zaskarżenia ewentualnie planu miejscowego na przykład w sądzie administracyjnym. Czy to ujednolicenie nie spowoduje, że zagrożenie jest dla całego planu, a nie na przykład tylko fragmentu? Mówię o tych kwestiach takich, czy to się nie będzie przekładać, że skarżący plan miejscowy na przykład kampus trzeci UJ nie będzie zaskarżał pierwszej i drugiej uchwały źródłowej, bo w tej chwili pojawi się trzecia uchwała, która jest ujednoliceniem tych poprzednich dwóch. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy projektodawca chciał... Aha, przepraszam, a pan się zgłaszał, bo ja nie mam zgłoszenia. Aha, w imieniu prezydenta, przepraszam bardzo, proszę się przedstawić do protokołu. Oczywiście macie państwo zawsze możliwość zabrania głosu i ustosunkować się do... Przewodniczący, pani prezydent, głosu radnego. Radni i panie radne, Grzegorz Janyga, Biuro Planowania Przestrzennego. Odpowiadając na pytanie zadane przez pana radnego, należy wskazać, że każda uchwała może stanowić przedmiot zaskarżenia i tak samo również uchwała w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego. Natomiast w sytuacji takiej, gdy indywidualny podmiot
podmiot czy indywidualna osoba, właściciel danej nieruchomości chce zaskarżyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to musi zaskarżyć tą uchwałę, która tego planu dotyczy. Czyli jeżeli dotyczy ewentualna skarga nieruchomości, która jest objęta ustaleniami planu pierwotnego, zaskarży uchwałę pierwotną. Natomiast jeżeli przedmiotem zaskarżenia mają być nieruchomości objęte zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to nie skarży już uchwały pierwotnej, tylko powinien zaskarżyć uchwałę tą zmieniającą. Natomiast uchwała w przedmiocie tekstu jednolitego, ona ma charakter tylko taki porządkowy, ułatwiający korzystanie jakby z samej uchwały, natomiast nie wyklucza ona możliwości zaskarżenia planu. Ona po prostu niczego nie zastępuje. Ona tylko ma ułatwić użytkownikom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapoznanie się z ustaleniami tego planu. Natomiast to, co będzie przedmiotem ich indywidualnej skargi, zależy od tego, gdzie nieruchomość jest położona, w jakim terenie i czy ten dany teren jest objęty tylko planem podstawowym, czy tym planem pierwotnym, czy jego ustalenia dla tego obszaru są objęte planem zmieniającym. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za to wyjaśnienie, które widzę usatysfakcjonowało pana radnego. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa była czytanie projektu uchwały według druku nr 1466 wraz z załącznikami stanowiącymi obwieszczenie Rady Miasta Krakowa. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie zgłoszono poprawek. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.